Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym materiale wideo na moim kanale z cyklu Zagrajmy sobie w Spidermana. Jak widzicie, nieaktualnie znajduję się na Times Square. Tutaj myśmy się udać w poszukiwaniu kolejnej misji głównej, którą za momencik sobie wykonamy. Natomiast wystawcie koniecznie łapki w górę, jeśli seria wam się podoba, a mi nie pozostaje nic innego jak zlecieć tutaj jak najszybciej w samo centrum. Spidermanie, padłeś nam pomóc? No raczej. Mogę się przydać. Delikatnie powiedziane. Ten cały oddech diabła to coś potwornego. Technicy mają przerąbane. Według mediów to tutaj Otto wypuścił oddech diabła. Może jego osad mnie na coś naprowadzi. No proszę. Znaku jest trochę osadu. Spróbuję go wyizolować. Sekwencja liderowa bogata w parę AT. Wygląda spoko. No dobra. Jak widzicie, pozostałe nam tutaj zagadki do rozwiązania teraz. Jednak trzeba tu troszeczkę pozmieniać. Weźmy to. I to nam tu nie pasuje. Coś podobnego musimy znaleźć. W takim razie to. Dobra, teraz druga strona. Usuńmy i to dajmy. Okej. Nukleaza CPF-1 z Oscorp. To na bank oddech diabła. To już jakiś trop mamy. Teraz mogę prześledzić ścieżkę rozpraszania. Ślad prowadzi w kilku kierunkach. Muszę znaleźć właściwe. Prawo czy lewo? Prawo. Zakładam, ta droga może prowadzić. Może to prowadzić do tego samego miejsca, albo i tak dwa będzie trzeba zbadać. Zaraz się tego dowiemy. Prowadzi na górę. Ślad skacze między budynkami. Do billboardu. Ślad prowadzi do tych szybów. Co Otto miałby tutaj robić? Powinny gdzieś tu być drzwi albo jakiś właz. Jak widzicie, obie drogi prowadzą do tego miejsca. Tak jak myślałem. Trochę tu ponuro. No, nie da się ukryć. Muszę tu jakoś włączyć światła. Mamy elektryczność. O proszę, i coś tutaj znaleźliśmy. Jest pucha. Sprawdźmy, czy da się tutaj coś działać. Stała się światłość. Wow. Otto urządził tutaj punkt zborny? Mógłby się tu przeprowadzić podczas afery z ucieczką z więzienia. Mamy tu maski, jak widzicie. Martin Lee. Ciężko uwierzyć, że to ten sam gość, którego znam z Feast. Otto nagrał wiadomości dla swojej ekipy. Och, Martinie. Gdy uświadomiłem sobie, że to ty stałeś za ostatnimi atakami na Osborna, byłem jednocześnie zdumiony i smutny. Jednak w miarę rozwoju sytuacji znalazłem inspirację. Odważnie zabrałeś się za coś, o czym marzyłem od zawsze, Martinie, i zrobiłeś to bez wahania. Wejście na wytyczoną przez ciebie ścieżkę sprawiedliwości to dla mnie wielki zaszczyt. Ogólnie muszę powiedzieć, że byłem między odcinkami jeszcze w laboratorium wykonać sobie kilka badań, żeby mieć tutaj dodatkowe punkty doświadczenia i żebym pomału gdzieś tam piął się do zdobycia 100%, i się okazało tam, że były próbki strojów tutaj tych wszystkich naszych przeciwników, więc Otto dla nich też te stroje budował. O czym wcześniej nie wiedzieliśmy, nie? Otto jest zaślepiony gniewem. Interfejs neuronowy jeszcze go wzmaga, ale wywołuje go nienawiść. Zniszczy całe miasto, byle zaszkodzić Normanowi. Też tak myślę. Co my tu jeszcze mamy?
Proszę bardzo. Otto próbuje odkryć słabe punkty technologii Sable. No mi one też by się przydały, bo jak wiecie doskonale muszę z nimi walczyć na chwilę obecną. Norman. Gdzie nie spojrzę, widzę jego twarz. Uśmiecha się do kamer, zbiera pochwały i przyciska mnie kolanem do ściany. Dlaczego inni nie widzą, jaki jest samolubny, jaki lekkomyślny, jaki zły? Gdyby tylko mogli ujrzeć Normana, którego poznałem, który kryje się pod maską. Poczciwy Rhino, mój drugi ulubiony Rosjanin. Otto opracował środek zdolny uwolnić Rhino z jego zbroi. Pewnej agencji rządowej nie udało się to od wielu lat, a jemu wystarczyło kilka dni. Czekajcie, bo chciałbym sobie uruchomić, ale to musimy podejść w ten sposób. Aleksieju, z zainteresowaniem śledzę twoją karierę. Świat widzi w tobie pozbawionego rozumu głupca. Ja dostrzegam wojownika o sercu poety. Wiem, jak pragniesz uwolnić się od zbroi, w której zostałeś uwięziony. Pomóż mi osiągnąć mój cel, a ofiaruję ci wolność. Sporo tu ciekawych rzeczy, widzicie, możemy dostrzec. Mac Gargan, czyli Skorpion, czyli pomyleniec numer jeden. Niechętnie przyznaję, że usunięcie pana długów było trudniejsze niż zakładałem, panie Gargan. Zadłużył się panu pewnych wymagających indywiduów, ale gdy tylko zakończy pan pracę przy zbiorniku, pana zobowiązania finansowe znikną. Otto Octavius jest wszakże bardzo przekonujący. Skorpion pomaga Otto w zamian za czyste konto. Wymazaną kartotekę, długi z hazardu. Dla każdego coś tam ciekawego znalazł, żeby go przekonać. Ale tu tego jest. Pójdźmy może od końca. A to co? Otto musiał korzystać z tej mapy, ale jest pusta. Chyba, że coś tu przegapiłem. Żarówka UV. Nie działa. Muszę jakoś włączyć tę lampę. Okej, zaraz to sprawdzimy, natomiast tutaj zobaczcie, jeszcze mamy kilka rzeczy do badania, więc zanim to zrobimy, to sobie tutaj przejrzymy to wszystko. Elektro. Z tego to dopiero narwaniec. Elektro marzy o tym, żeby stać się czystą energią. Doktor podrasował mu sprzęt, żeby choć po części spełnić jego życzenie. No właśnie, każdego w jakiś tam sposób przekonał, nie? Max, gdy zdradziłeś mi swoje marzenie, pomyślałem, że oszalałeś. Czysta energia? Ale gdy zacząłem zgłębiać ten problem, odkryłem, że możemy połączyć nasze pragnienia. Obiecuję, że gdy skończymy, staniesz się czystą energią. Lub czymś tak do niej zbliżonym, że nie zauważysz różnicy. No i to by było tyle, jeśli chodzi o ciekawostki. Tutaj możemy sobie też pooglądać te zdjęcia, zwróćcie uwagę. Tutaj już byliśmy, tak? Czy nie byliśmy? Nie. Staruszek Walczer. Z nim najwięcej miałem do czynienia. Jakież to ironiczne, Adrianie, że twe cudowne skrzydła sprowadziły na twe ciało taką potworność. Na szczęście pracujesz teraz dla mnie. A gdy już skończymy, wdrożę swoje autorskie leczenie i uleczę cię. Jeszcze nie pora, byś opuścił ten ziemski padł, przyjacielu. Walczer dostał raka kręgosłupa od swoich skrzydeł, ale Otto opracowuje dla niego nowatorską terapię.
No i to jest kolejna rzecz, którą był w stanie przekonać go do siebie. I to by było chyba tyle, tak? Wszystko tutaj, co było, to przejrzałem i wam pokazałem, a tymczasem musimy tutaj włączyć tą lampę UV. Przez puszkę nie damy rady. No i już. Proszę bardzo, i będą pewnie ukryte jakieś symbole, jak w mapie z GTA 5 z kolekcjonerki. Ukryte oznaczenia. Otto kazał tym łotrom atakować nieruchomości Oscorp w całym mieście. Zamierza zniszczyć Imperium Normana kawałek po kawałku. Lee chce zdobyć surowice przeciw oddechowi diabła, za pomocą czegoś o nazwie Ikar. Wygląda na to, że ostatnia część planu to bezpośredni atak na Oscorp i pewnie na Normana. Czyli widzicie, mamy tutaj, każdy ma jakiś cel swój, nie? Do zrealizowania. Może zacznijmy od lewej strony teraz. Co Vulture robi na Times Square? Muszę być ostrożny. Elektro wziął na cel elektrownię Oscorp. Nawet logicznie. No tak, tutaj zdecydowanie tak. Rhino atakuje budynki Oscorp na wybrzeżu. Tylko gdzie uderzy najpierw? I czemu? Skorpion ma za zadanie zatruć zbiornik miejski. Kolejny obszar należący do Oscorp. No to ładna, zorganizowana akcja, widzę. Tu chyba nic nie zrobimy więcej. Tutaj coś jeszcze widzę jest. Ikar! Jest! Witaj, Spider-Manie. Chyba jeszcze się nie zapoznaliśmy. Jestem Otto Octavius. Nie ma żadnego Ikara, co? Nie. Martin nie potrzebuje pomocy w zdobyciu surowicy. Ikar był przynętą, która miała cię zwabić. Zwabić mnie? No właśnie, już jak widziałem te kable, to sobie pomyślałem, że to będzie jakaś bomba pewnie. No, bomba pułapka. No i oczywiście wszyscy się o nas teraz dowiedzieli. Podrzucić się! Praca dla Octaviusa to przyjemna odmiana! Każdy jego plan B ma plan B! I cześć! Chłopi! Nic ci nie jest, co ty robisz? Lawiruję! Słuchaj, Lee próbuje zdobyć surowice. Musimy znaleźć laboratorium Oscorp, zanim on to zrobi! Pracuję nad tym. Przeglądam wszystkie pozwolenia na stronę. Jeśli został jakiś ślad, znajdę go. To super! Dobra, muszę lecieć, MJ! I to dosłownie teraz. Wcześniej było skakanie, teraz jest latanie. Jeszcze żyje? Zmiękczyłem go! Pora na plan B! No to chyba nam się szykuje akcja gruba. Uwa, to jest to! Pozwala osiągnąć pozornie niemożliwe cele, takie jak śmierć Spidermana. Nie wiem, w jaki sposób na razie tutaj... Więzienie sprawiło, że w końcu dojrzałeś, co? ...go przyatakować. Będę go starał się tutaj uderzać jakimiś elementami infrastruktury. Nic za bardzo nie ma. Czekajcie, trzeba będzie go obić w takim razie. A, chyba że. No tak. Spróbujmy tego. Budo, budo, nie trafiłeś! Dobra, nie będę się pasł. Teraz go nie trafimy. Trzeba wyczekać pewnie moment odpowiedni. O! Co my tu mamy? Ty! Ruszaj! Ej, Adrian! To ja, Spider-Man! Co to za bełkot? Nikt nie łapie moich żartów. Dziś zakończymy tę fasz, insekcie! Fasz? Namyślałem, że osiągnęliśmy kompromis! Chyba źle oceniłem nasze relacje.
na łomacz. Spider-Man! Muszę cię zniszczyć! Robi się! Załapałeś mój żart! Z radości prawie odechciało mi się walczyć! Prawie! Powiem szczerze, wolałem, kiedy działaliście w pojedynkę. Niesamowite, ile można działać poprzez współpracę, nie? Wigor młodości i mądrość doświadczenia! Zasta para! Wow, oberwałem troszkę. Niestety, ale i tak go dopadnę. Następnym razem cię trafię! Może następnego razu już nie być, koleżko? Dobra, mamy kolejną do zniszczenia. A, udało się, kurde! Na styk, ale się udało. Wróć do misji, zdecydowanie. Troszkę się pogubiłem, przyznam. Jeden z głowy, jeden został. Adrian, jak długo tak ze sobą tańczymy? Który to już raz? 20? Zbyt długo! Dzisiaj zatańczysz po raz ostatni. Nie, wydaje mi się, wiesz co, koleżko, że ty zatańczysz dzisiaj tak, jak ja ci zagram. Zmęczyłeś się już? Nie ruszaj się! Powiem wam, że nie było trudno, ale wymagało to skupienia zdecydowanie. Co się dzieje? Elektro został uziemiony. Spider-Man, jak mniemam. Gdyby naprawdę zależało ci na tym mieście, pomógłbyś mi ujawnić zbrodniczą naturę Osborna. Zabijając niewinnych ludzi? Przywróciłbym energię. Jesteś chory. Potrzebna ci pomoc. Mam jej aż nad to. I nie zatrzymamy się, dopóki Norman nie dostanie za swoje. Wielu was sugerowało, że Otto wie, kim jest Spider-Man, bo w tej chyba drugiej misji była tam akcja, że widział, jak strój tworzyliśmy. Nie znoszę, kiedy działają w parach. Muszę tylko chwilę odsapnąć. Natomiast ja uważam, że on nie do końca musiał tam się zorientować. A jeśli się zorientował, to udawał według mnie głupa, że nie wie. Tam była taka wzmianka, że on myśli, że my tworzymy dla Spidermana kostium, nie? Ale co mu w głowie siedzi, tego nie wiem. Która godzina? O rany. Okej, okay, kolejna misja ukończona. 5000 punktów doświadczenia. Muszę powiadomić Yuri. Yuri, Walter i Elektro wyeliminowani. Zostało 4. Widziałam. Dostrzegłam też eksplozję dachu na Times Square. Czysty zbieg okoliczności? Nic ci nie umknie. To był punkt zborny Octaviusa. Wykorzystuje Zbirów do rozwalenia Oscorp. Walcher i Elektro wzięli na cel elektrownię, a Skorpion oczyszczalnię ścieków. Nie wiem jeszcze jak Rhino, ale coś na nabrzeżu.
Zawsze to jakiś punkt wyjścia. Pewnie najpierw zajmiesz się Skorpionem. Tak, miasto jest na skraju przepaści. Jeśli stracimy czystą wodę, może być po nas. Będę cię informował o postępach. Czekam na wieści. Okej, wiecie co? Zwróćmy sobie uwagę, jak wygląda mapka, gdzie ja jestem, a gdzie są jakieś kolejne wyzwania do zrealizowania. Tutaj mamy misję szturm na zamek. Tutaj. Fame w sieci. Weźmy sobie tą misję, odpalmy. Albo zanim to zrobimy, to wbijemy tutaj. Są to bardzo fajne misje, o których wam właśnie mówiłem, gdzie tutaj jesteśmy tak zwanym ninżą i musimy wszystkich rywali zlikwidować po cichu. A warto te misje powykonywać, ponieważ chciałbym bardzo do kolejnego odcinka sobie zainwestować w inny strój. Hej Pete, w porządku? To ciebie miałem o to zapytać. U mnie w porządku. A ty i May dajecie radę? Jest ciężko, ale ludzie potrzebują pomocy. A ja nie zamierzam bezczynnie czekać, aż ktoś wszystko naprawi. Dobrze cię rozumiem. Tylko pamiętaj o ochronie. Maska i rękawiczki. I rób sobie przerwę. To samo tyczy się May. Wierz mi, nikt nie zmusi tej kobiety, żeby odpoczęła. Ale się postaram. Dzięki, Majes. Pozdrów May i uważaj na siebie. Dobra, sprawdzamy to. Muszę działać szybko i po cichu. Jak widzicie, działamy pod osłoną nocy. I teraz tak. Pora na drzemkę. Mamy informację o tym, ilu przeciwników nam zostało do pokonania, ale nie możemy zostać wykryci. Jak zostaniemy wykryci, to jest koniec. Zaczynamy wtedy od nowa. Tak więc tutaj skupienie musi być naprawdę dosyć dobre. I dodatkowo też muszę wam powiedzieć, że za pierwszym razem raczej się nie uda zdobyć na złoto, bo tu nie chodzi o to tylko, żeby wiecie, mieć jakieś tam zabójstwa wykonane, ale też, żeby to zrobić odpowiednio szybko, z gracją. Tak więc za tym idzie. Najwyżej na srebro będę mógł liczyć tutaj. Teraz tak, jeszcze 7 zostało, tam jest 2. Przydałoby się ich rozdzielić. Ale teraz bym zepsuł. I to konkretnie. Chciałem tutaj wlecieć. I teraz tak. Tutaj jednego trzeba odciąć. Tego przeatakować. Okej. I zostało jeszcze 5. Gdzie oni są? Tutaj jest 1. Czuję, że Spider-Man tu jest. No dobrze, czujesz. Teraz tak, zostało nam 3 rywali. Ja widzę tylko 2. Tam jeszcze jest 1, dobra. To lecimy w takim razie tam. Tego będzie tutaj najłatwiej ściągnąć. Ale widzicie, to pochłania mi sporo, co to trzeba zrobić naprawdę wyjątkowo szybko, jeśli chce się mieć fajne rezultaty. Nie, tutaj, nie, zdecydowanie nie. Tutaj chciałem. Prześpij się z tym. Teraz pytanie, czy co tego lepiej tutaj odwrócę. O, mamy to. Jak widzicie, wszyscy rozwaleni po cichu, no ale i tak liczba punktów za mała, żeby osiągnąć coś więcej niż brąz, tak więc jest to coś fajnego na pewno, ale trzeba sporo treningu, żeby fajne wyniki uzyskać. Ale też widzicie, chciałem wam pokazać inny rodzaj wyzwań, jakie są. Nie tylko mamy tutaj gdzieś tam bomby do rozwalania, ale też na przykład misje, w których musimy być tak zwanym ninją. Mamy jeszcze inne rodzaje wyzwań, ale to być może pokażę wam innym razem. Ewentualnie weźmiemy sobie to wyzwanie teraz. Pójdźmy, może pójdzie mi lepiej. To będzie bójka, a więc powinno teoretycznie pójść lepiej. Chyba wszystkie bójki mam na srebro. Za tym idzie, powinno to pyknąć bardzo dobrze.
Dobra, jesteśmy na miejscu, rozpoczynamy. Też jak widzicie, jest na czas. Przejdźmy do rzeczy! Dobra, teraz to się popisuje. No i tutaj też ważny jest styl, w jakim pokonujemy rywali. Warto mieć pełen pasek zdrowia na starcie. Ale ich tu jest, masakra, patrzcie to! No i też warto mieć uzbrojenie tutaj maksymalne, bo im lepsze będziemy mieli, tym też łatwiej z tym wszystkim pójdzie nam. Dobra. Nie ukrywam, że jestem całkiem zadowolony. Nie wierzę, mam pierwszy raz złoto i to jaki, z jakim dużym zapasem. Ale też pokazuję, mam świetne uzbrojenie, miałem pełen pasek zdrowia. Wszystkie gadżety były maksymalnie jakby uzbrojone. Tak więc z łatwością to przyszło i mamy pierwsze złoto. A co za tym idzie, będę miał już cztery. A to co? Duchowy kostium, patrzcie to, co nam się pojawiło. Nie wierzę. Tak więc słuchajcie, to by było na teraz tyle. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jeśli tak, to zostawcie koniecznie łapkę w górę i czekajcie na kolejne materiały na moim kanale ze Spidermana już niebawem, prawdopodobnie jutro. Tak więc to by było na teraz tyle. Trzymajcie się. Cześć!